it's not. O nie. A myślałem, że już jest dzień. No dobra. Włączamy kamerę. Mówię nas z tej strony Kenny Pro i witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Minecraft Ekipa sezon 5. Tak, dokładnie. Dobra. Wait. Jesteśmy na naszej grze tutaj. Dobra. Idźmy może na dół. Właśnie, o! Nie powiedziałem wam. No, to u mnie jeszcze nie ma. No, tutaj skupię, w sensie światła, to już nam Laulik zamontował, jest tak fajnie, przytulnie, nie? O, tutaj też kupiłem, tu nam zamontował i tu jest ciemno. Tu jest ciemno. Chodźmy, wait. My nawet kranu nie mamy. O lol, dobra. Zamontował nam tu już też oświetlenie i tą toaletę. Umyjmy twarz. Okej. Jest pewnie z... czwarta rano. O, widzicie, dzień się robi. O, tam coś się buduje. Lol. Zobaczymy to w dzisiejszym odcinku. Ale dobra, na razie. Chodźmy po nasz portfel. Jak wiecie, czytałem wam. Ale ładny dzień, jak fajnie. Już jak cieplutko tu się powoli robi. O. Ale fajnie. Ale co tam się buduje? Aha. Ja chcę to zobaczyć. I też uwaga. Mam już skina takiego, którego powinienem tu mieć. Czyli na Minecraft Ekipie. Taki fajny. Moim zdaniem fajny. Zaraz go wam na dworze pokażę. I tam mam też kryształek. Dokładnie tak. Czy będę się złościł, czy coś, to mam kryształek, który pokazuje jak ten. Dobra. I tak, minęły jest 2 dni i mamy Ike. O lol, tu się też coś buduje. Nie wiem, wczoraj nie wychodziłem. Patrzę, tak wygląda mój skin teraz. To ja. Myślę, że fajnie. Mi się tam podoba. Moim zdaniem jest fajny. Oczywiście moje skiny, oprócz tamtego czarnego, sam całe robię. Ten też sam cały zrobiłem od podstaw, więc się mega cieszę. Dobra. Tu nie piszę, co będzie budowane, nie wiem. Chodźmy tam. Tam mnie interesuje, co będzie tam budowane. Jestem bardzo ciekawy. O! Heh, droga zamknięta. Teren budowy kastoramy! Co? Jeśli chcecie kastoramę na Minecraft Ekipie, to musicie zostawić 3 łapki w górę. Dokładnie tak, jeśli chcecie kastoramę na Minecraft Ekipie w sezonie 5. Jak? Lol. Dobra. Chodźmy już do Ikei, która jest, znajduje się o tam. Tu mamy nasz sklepik, który jest, no fajny, fajnym jest sklepikiem. Ale dobra. Ikea. Ikea. Zobaczmy, jak wygląda Ikea w środku. Piękne słońce. Dobra, wchodzimy. Pyk. O lol, ej, fajnie tu, ale to jest chyba jeszcze tu nieskończone, tak myślę. O, to już chyba też na sprzedaż. O, dzień dobry. Pan Marek, lol. O lol. Cała Ikea. Wow. Wow, wow, wow. Stoły, jakieś siatki, nie kraty. Kraty, nie kraty, siatki, nie siatki. Budzik! Ale fajnie! O, rzeczy szkolne, jakby ktoś budował szkoły. Zde. O! Ile rzeczy! Ale super! Naprawdę, widzowie, ta kastorama jest mega. Musisz zostawić łapkę w górę, no po prostu musisz. O, z lewy. To działa? Wow! Dobra, lepiej tego nie ruszam. Lepiej nie. Wow, a co jest na górze? Ej, ja chcę na górę.
O, tu są kanapy, fotele. Ej, w sumie kanapa by nam się przydała tam na dół. Kilka krzeseł i stoły jakieś. Chodźmy tu, zobaczmy, co my tu mamy. O, pisuar tam był. Szafy i tego typu rzeczy. O, czemu tu jest ta szafa otwarta? Szafy się przydadzą. Taki komputer. No dobra. Uwaga, uwaga, widzowie. Była wypłata. Była wypłata. I patrzcie, ile mamy pieniędzy. Dokładnie tak. Mamy coś około 19 tysięcy, chyba, nie wiem. Nie chcę mi się liczyć, tak zgaduję. Więc, co możemy kupić? Fajnie by było żelazko, ale to może. O, półki, 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 półki. Takie dwie szafki, szafeczki, taką jedną. Pyk. O, filiżanka, tu przestawimy. Pyk. Oj. O, pyk. Takie dwie bym też chciał. O, są dobre. Tatarki, tam już. Tablice do zapisywania pomysłów na odcinek, lol. Kran. Kran taki. Pyk, albo dwa weźmy. Tu na pewno szczoteczka. Szczoteczki. Dywan. Dobra, odłóżmy sobie te rzeczy. Co byśmy mogli jeszcze wziąć? Takie poduchy są fajne. Weźmy za dwie. Z winem może nie. Kuchenka. Kuchenkę weźmy i toster też. Kuchenka. Oka ptaki, a weźmy. Weźmy miotłę. To może na razie nie. Weźmy na razie wannę. Musimy chyba kran wybrać, nie? To wziąłbym taki. Pyk. Ale ja tu przepłacę, nie? 5000 pewnie już wzięliśmy. Dobra. Bierzemy jedną taką kuchenkę elektryczną. Góra, 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 góra. Tą piękną białą kanapę. Jedną taką szafkę, jedną taką. Stać na spicowie. O, no, tu też są rzeczy. No dobra. Szkoda, że tu nie ma biurek. Pewnie w Castoramie będą. Biurka, stoły. Nie, stoły są. My chcieliśmy do kuchni, tylko taki drewniany, no nie wiem. To nie, nie weźmiemy, nie bierzmy. Tu chyba już nic na dole. Szafy, 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 szafy. Szafy chyba też na razie są nam niepotrzebne. Mamy jakąś tam małą szafkę. To mi starczy. Dobra. To. Oj nie, oj, oj. Nie tak. Wziąłbym sobie jedno. A tu co, co tu? To nie. Garnek weźmy jeden na pewno. Papier toaletowy, no przecież. Papieru toaletowego nie mamy. No niestety, dobra. Tutaj nic. Wait, czy to się? O, tu biały. Czy ja chcę biały? No dobra, weźmy najwyżej kiedyś se. Kupimy lepszy. Czy tu jest coś? Nie, tu są okna i tego typu rzeczy. To nie, to nie. To idźmy już do kasy. Dzień dobry. Ja poproszę. Ile? 6000? No dobrze. Dobra, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Proszę, to dla pana. O Boże, mam jeszcze 1500 zł. Tak? 1500. No, ale się opłacało i głównie kupiliśmy rzeczy w sumie do kuchni. No ale dobra, no zawsze coś. Chodźmy do naszego pięknego domku. Go trochę tu umeblowić. Dobra.
Zlew. Zlewy byśmy mogli mieć tu. Pyk, pyk. Na razie sobie to tylko tak stawiam. Chyba musiałem to podłączyć oczywiście do następnego odcinku. Tu taka na widelce, noże itp. Taka szafka, szafeczka, szafunia, szafunia. Myślę, żeby mogła pójść tu. A taka tu. Ale próbowałem po dwie brałem. No dobra. Dobra, no. Kuchenka. Jest, nie wiem, czy tu chyba. Tu będzie lepiej. Pyk. Zlew. To się kran, nie zlew. Zlew już jest. To. Okap, pyk. Tu będzie jeszcze rura musiała być podmontowana. To w sensie do ściany. Przykute. No, to jest do ściany. Pyk. Pyk. O, jak fajnie już to wygląda. Dobra. Do kuchni mamy jeszcze toster, garnek i naczynia. Naczynia bym dał tu. Pyk. Oj. Garnek bym położył tutaj. Przestań. I toster w rogu. Jak ja lubię tosty, widzowie. Uwielbiam tosty. Napisz w komentarzu, czy lubisz tosty. No, patrz to. Takiego tosta byś nie wiem. A, wywieczmy tu trochę. Już noc się robi, w sensie ciemno. O, szkoda. Dobra. Lecimy do łazienki. Łazienkę na razie tak postawimy, ale oczywiście to będzie wymienione. Nie wiem. Pyk, szczoteczki i papier toaletowy. Dobra, tyle z łazienki. A nie, no tak. Tylko jeśli tu wanna nie zmieści, będzie problem. Musiał to tu i tu wannę. No dobra, to sobie jakoś powiem to działykowi. Tu damy szczotkę. Dywan tu. Pyk. Fajnie. Dobra, pójdźmy tu na górę. Do góry tutaj byśmy mogli dać to. Chociaż... Pyk. Dobra, niech tak stoi na razie. Kanapa na dół. Jeśli tu źle ten, do góry. Dobra, tu będzie kanapa stała. Tu by mógł tu stać. Wywan musiał tak pyk pod stół, pod stołem. Lampa by mogła być tam w rogu, tylko tam jest miotła. Oj. Pyk. Tak fajnie. Pyk. O, jak fajnie i przytulnie. No to byśmy tu na razie postawili. O, jeszcze to mam. To do siebie już chyba wstawię. Tu jest ciemno. Pyk. Dobra, okej. Mamy takie dwie podusie. Pyk. I zegar. To tyle. No da się wydobyć. Nie mogę postawić. Fajnie. Tu nie jest. 20:13. Robi się zimno. W sumie to jeszcze nie są wakacje. Dobra, pozamykajmy tu okna. Dobra, czy tu mamy pozamykane? Czy mamy tu zamknięte wszędzie? Tak, mamy tu pozamykane. Tu też. Łazienka, toaleta też. Przecież mógł mi się tu ktoś włamać. O nie. Nie pomyślałem o tym. No cóż, dobra. Widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. No, trochę kupiliśmy rzeczy w Ikei, byliśmy w Ikei, no kupiliśmy trochę rzeczy nam do domku. Myślę, że fajny odcinek, taki troszkę mniej ciekawy, ale fajny. Tak, bo porobiliśmy trochę takich właśnie rzeczy, byliśmy w Ikei. No i co? Zostaw łapkę w górę. 3 łapki w górę, to jest Castorama.
a dwie kolejny odcinek Eluwina. Jeśli chcesz, widzu, kolejny odcinek z Minecraft z ekipy sezonu 5, musisz zostawić łapkę w górę oraz subskrybować ten kanał, ponieważ serio staram się, by ta seria była przekozacka. No jeśli chcesz, byś grał tu z innymi osobami, to musisz zostawić łapkę w górę, bo bez łapki to się nie obejdzie. Widzimy się w następnym odcinku. No i co? Eluwina.